Witam. Korzystając z okazji, że mamy godzinę 9 rano 6 stycznia 2021 roku, postanawiam nagrać wam kolejną sesyjkę z KO Challengers. Zostało nam, kochani, już tylko do końca gry 14 poziomów, z czego dzisiaj zaliczymy sobie prawdopodobnie 3, ponieważ chcę tylko tym segmentem się zająć dzisiaj. A w następnej sesyjce, kto wie, może pociągniemy troszeczkę dłuższy segment gry. I zostaną nam tylko prawdopodobnie 2 sesje do końca giery. Niebezpieczna Rafa. Zaczynamy za chwilkę poziom. Tylko zanim go zaczniemy, krótkie streszczenie, co było ostatnim razem. Zrobiliśmy sobie wyścig, czyli jeden z trudniejszych poziomów, których bardzo nie lubiłem za dzieciaka i w sumie nic się nie zmieniło po dziś dzień. Mieliśmy walkę z bossem, naszym takim oficjalnie drugim bossem, czyli z lokomotywiarzem. Kopalnie kryształów, szalona jazda, lodowa jaskinia, zimowa wioska. To były poziomy, które również zwiedziliśmy i to były poziomy, które najlepiej pamiętam. A teraz czas na niebezpieczną Rafę, ponieważ ostatnim razem po pokonaniu bossmanów w trakcie wyścigu odezwał się do nas właśnie ten oto żółw, który potrzebuje od nas pomocy, dlatego że świat głębin jest po prostu zagrożony. Ruszamy. Niebezpieczna Rafa. Bardzo fajna nazwa swoją drogą. No i teraz najlepiej będzie, jak po prostu zrobimy restart. Powrót do portu. I jeszcze raz wczytamy sobie poziom, ponieważ zauważyłem, że są ogromne problemy z audio i trzeba będzie bardzo często gierkę resetować. Dobra. Przerwałeś przygodę. Aby kontynuować, wybierz ostatni poziom. No i chcę właśnie go zacząć. Mam nadzieję, że teraz się nic nie spieprzy. Ta, spieprzyło się po drodze, ale musiałem zrobić edyt, żebyście wy po prostu nie cierpieli. K.O., żeby mnie uwolnić, musisz znaleźć... Użyj przycisku w kierunku, aby nią sterować, oraz przycisk ataku, aby ją wystrzelić. Wiecie, co jest zabawne, że on tak wolno gada, że w zasadzie okienko dialogowe nawet za nim nie nadąża, nie? Świetna sprawa. Oczywiście bardzo spokojna melodia sobie leci tutaj w tle, no bo nie jest jakoś ona, nie wiem, narwana, nie jest tutaj melodia pełna akcji, pełna jakichś tutaj ogromnych basów czy czegoś tam. Kurde, tutaj zasugerowałem, jakby K.O. miał jakieś energiczne soundtracki. Chociaż no tam zdarza się, że raz w czas się coś zdarzy. Nie mówię, że nie. Ale jest to kolejna nutka, która mi się kojarzy z Jackiem i Daxterem The Precursor Legacy i w trakcie montażu wam wkleję, z jaką nutką mi się to najbardziej kojarzy, ponieważ jest jedna nutka z Jacka jedynki, albo kilka nutek, które ewidentnie troszeczkę są podobne do tych nutek z K.O. dwójeczki. A teraz szukamy tej oto torpedy. I checkpoint. Zabawna rzecz, ponieważ ta muzyka torpedy jest w ogóle jakaś spowolniona. Dlaczego mówię, że jest spowolniona? Ponieważ w wersji na PC-ta była ona troszeczkę, nie wiem, żywsza, troszeczkę szybsza. A tutaj to tak trochę, no, wolno, nie powiedziałbym. Znaczy, powiedziałbym, że trochę wolno, nie? Nie żeby coś. Dobra, kolejny checkpoint. I co? A, tutaj musimy. Nawet nie usłyszałem tego, co on miał do powiedzenia, ponieważ po prostu nie zdążyłem nawet uciec stąd. Dobra. Kółko. Płyń za mną!
Otworzę włas, abyś mógł przedostać się dalej. Jezu, jak on gada wolno, nie? Dlatego ja nigdy nie lubiłem tego świata, jak kiedyś tam doszedłem, bo po prostu jak ja miałem słuchać sobie przez cały czas tych żółwi, to miałem ochotę po prostu wyciszyć głośniki w tamtym wypadku, ponieważ nie miałem czegoś takiego jak słuchawki, jak byłem mniejszy. Więc wolałem sobie, wiecie, już tak wyciszyć kompletnie tego. A tutaj możemy jeszcze strzelać, nie zapominajmy w sumie o tym. Tych rybek chyba nie będzie, nie wiadomo ile. Nie, to były wszystkie. Zawsze zapominam, że my możemy tym pistolecikiem w sobie strzelać tutaj. A to zawsze ułatwia poziom i przynajmniej nie giniemy. Nawet ten kolejny tutaj jest uwięziony. Więc skoro tamtędy przypłynęliśmy, to teraz trzeba iść właśnie tamtędy, gdzie jest ten wiatrak. W dzieciństwie zawsze miałem takie problemy, że KO w zasadzie, no właśnie, obijałem się zawsze o te skrzydła wiatraku. Nigdy nie potrafiłem tak idealnie, że tak powiem, wlecieć. No to tylko pokazuje, że się niewiele się zmieniło od tamtego czasu. Zawsze miałem z tym problem, no ale cóż, takie już jest życie. Życie jest pełne niespodzianek. W ogóle mamy zaraz prawie 3000 dukatów, więc Bossman będzie mógł nas w końcu puścić dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście ja tutaj nic nie spoileruję, ponieważ ja nie jestem od spoilerów. I lecimy, kurde, znowu ze spowolnioną muzyką. Z taką trochę upośledzoną wersją tego soundtracku. No i hora! Hura, nie hora, Jezus Maria, co ja, kurde, Hiszpan jestem? A może Italian ja jestem? W skórze tego, Polaka. Coraz to nowych rzeczy na mój temat się będziecie mogli dowiedzieć. Nieźle. O, patrzcie, jakie idealne synchro to tu było. Ale uwaga na rybki, bo rybki są oczywiście zabójcze. Chociaż tutaj była tylko jedna na razie. I może niech tak pozostanie. Tutaj mamy od groma dukatów, więc myślę, że można skorzystać z okazji i postrzelać trochę w obiekty, żeby zdobyć te dukaty. W ogóle, kurde, KO jest ten jedną chyba z lepszych postaci, jeżeli chodzi o postacie z platformówek, ponieważ on przynajmniej nie ma czegoś takiego, że hehe, dusi się pod wodą. Nie to co po niektórzy, nie to co taki pewien niebieski jeż, który praktycznie nie może pływać. To tylko pokazuje potęgę KO nad tymi wszystkimi postaciami. 100% legit no scam, moi drodzy. A to zaraz będzie 100% legit full scam. Wow, co to za odmiana wirusa? Czyżby to, kurde, ten? Czyżby to był COVID w wersji KO? O dobra, dobra, nie śmieszkujmy sobie. Aczkolwiek to tak mi się, nie wiem czemu, skojarzyło z tym akurat. Tam jest końcówka poziomu, z tego co pamiętam. Tu jeszcze nas nie było, haha. Tu jeszcze musimy, kurde, zeksplorować i wziąć to co nasze, czyli nasze, kurde, dukaty, na które ciężko pracuję w pocie czoła. No, o to chodziło. Trafiłem w checkpoint przynajmniej. Nie chcę jeszcze tego robić, bo nie wiem, czy czasem tutaj nic nie ma. 51 na 75. Ty, co tak mało żeśmy zebrali? Ty, co jest grane? Co my tak mało zebraliśmy? Bo ile dobrze pamiętam, to tutaj jest końcówka poziomu. Chyba. Albo mi się już coś pokićkało, bo to, kurde, mi zwiastowało zawsze końcówkę poziomu. Więc jestem ciekaw, czy tak teraz i tutaj będzie. Dobra. Zobaczmy. Jak nie zobaczę, to się nie przekonam. Taka też jest prawda.
No, żadnej w ogóle, żadnego tekstu, ani nic, nie powiesz pójdź za mną, kurde frajerze, tylko po prostu się cieszysz, głupio. Chyba, że to jest ten sam żółw, tylko kurde mający klony. Okej. Czyli to jeszcze nie jest koniec. Wow, z kimś tu będziemy walczyć. A faktycznie, no z tym będziemy walczyć, no jak żeby inaczej. O, patrzcie ile mu HP zabrałem. Easy. To nie będzie trudny miniboss. Skiepściłem teraz, ale on nie jest trudny generalnie. A tu zaraz sobie zresztą serduszko znajdę czy coś i zaraz będziesz kurde klepany, gościu. Albo sobie ciebie zaraz ominę. O, tak, o, patrz, gościu, i cię nie ma już. No, tutaj trochę beczek było, tutaj trochę beczek było. Nie mogę powiedzieć, że nie. Co tu tak szczeliło? A, ktoś pewnie śnieżką rzucił, ponieważ u mnie teraz śnieg spadł. Ty, a może zróbmy coś takiego, że ja go zaatakuję? Trochę mu HP zjadę i wrócę siebie wyleczyć. To też jest myśl. Dawaj mi serduszko jakieś, bo gdzieś tutaj było, pamiętam. Oczywiście, że jest. I teraz, kurde, lecimy cię klepać, gościu. Chyba, że se HP podładowałeś, to wtedy cheater będziesz. Nie podładował. Ha! Ale mam taktykę na ciebie, kurde. Widzisz? Ale zostałeś skasowany, kurde, przez takiego nędznego kangura jak ja. Więc, gościu, tam nie kompromituj się, tylko pal gumę.